10 państw z największą ilością ofiar w trakcie II wojny światowej. I zaznaczam, liczymy tutaj procent populacji, który zginął w trakcie II wojny światowej, bo wiadomo, że jeśli będziemy liczyć takie ofiary bezpośrednie, to najwięcej będzie ofiar Związku Radzieckiego, bo po prostu to państwo było największe i mogli, że tak powiem, zainwestować najwięcej osób. Liczymy procent, żeby zobaczyć faktycznie, jak bardzo ucierpiała dana ludność, dane państwo w trakcie II wojny światowej. I też zaznaczam, Żydzi są tutaj wliczeni w dane państwo, ponieważ Żydzi jeszcze wtedy nie posiadali własnego państwa, tak? Państwo powstało dopiero po II wojnie światowej. Także zaczynamy. Królestwo Jugosławii. Nazwa państwa południowosłowiańskiego używana od 1929 roku dla Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. 6 kwietnia 1941 roku wojska III Rzeszy wkroczyły do Jugosławii z obszarów Bułgarii, Rumunii i dawnej Austrii. Wojska włoskie wkroczyły do Słowenii z Istrii i Friulu. Wojna potrwała tam do 1945 roku. 15 maja 1945 roku skapitulowały ostatnie oddziały niemieckie. Otóż całkowita liczba ludności z 1 stycznia 1939 roku w Jugosławii to było 15 490 000 osób. Suma ofiar w Jugosławii może wynosić nawet 1 000 000 osób, co stanowi 6,60% populacji tego kraju. Królestwo Grecji. Historyczne państwo, które istniało w latach 1935-1941. Królestwo Grecji powstało w efekcie zamachu stanu, który obalił II Republikę Grecką. Przeprowadzony został plebiscyt zatwierdzający królestwo. Do kraju powrócił obalony w 1924 roku król. Państwo istniało do czasu wmieszania Grecji w II wojnę światową. Pomimo iż dyktatura miała charakter parafaszystowski, król był zdecydowanie probrytyjski. Grecja została zaatakowana przez faszystowskie Włochy Mussoliniego. Co prawda wojna grecko-włoska przebiegała po myśli greckiej, to włączenie się do niej III Rzeszy spowodowało klęskę armii greckiej. Król Jerzy II wyemigrował do Wielkiej Brytanii, gdzie powstał rząd emigracyjny. Otóż w Królestwie Grecji zginęło 507 tysięcy osób, co stanowi 7% populacji tego państwa. Estonia. Państwo w Europie Północnej nad Morzem Bałtyckim powstałe po I wojnie światowej. Współcześnie jest to członek Unii Europejskiej i NATO. Według paktu Ribbentrop-Mołotow Estonia trafiła do radzieckiej strefy wpływów, jak zresztą część Polski. 28 września 1939 roku Estonia zgodziła się na stacjonowanie Armii Czerwonej na swoim terytorium. Liczba żołnierzy radzieckich przewyższała prawie dwukrotnie liczbę wojsk estońskich. 17 czerwca 1940 roku Sowieci oficjalnie przejęli Estonię. W Estonii działał bardzo intensywnie ruch oporu, o czym się nie mówi w Polsce na przykład, nie wiem dlaczego, ale jest to bardzo ciekawy temat. Tak czy inaczej, w Estonii zginęło 83 tysiące osób, co stanowi 7,3% populacji tego państwa. Mandat Południowego Pacyfiku, czyli terytorium mandatowe utworzone po I wojnie światowej. Zgodnie z ustalonym w traktacie wersalskim podziałem Nowej Gwinei Niemieckiej, Mikronezji została oddana pod administrację Japonii. Przez cały okres międzywojenny Japończycy dążyli do aneksji tego terytorium do swojego państwa. W latach 30. Japończycy rozpoczęli w sekrecie budowę infrastruktury wojskowej, tak aby zaatakować owy mandat. Podczas II wojny światowej w latach 1943-1945 cały mandat został zajęty przez wojska amerykańskie. To oczywiście sprawiło, że na terytorium mandatu Południowego Pacyfiku odbywały się walki amerykańsko-japońskie. Na mocy tych walk niestety ucierpieli bardzo mieszkańcy samego mandatu Południowego Pacyfiku. Zginęło tam 10 tysięcy osób, co stanowi 7,87% całej populacji. To zapewne może Was zaskoczyć, ale
Ruanda, Urundi. Był to według traktatu wersalskiego z 1919 roku terytorium mandatowe Ligi Narodów. Belgowie bardzo ingerowali w sprawy Ruandy, m.in. kłócąc ze sobą plemienia Hutu i Tutsi. Władze belgijskie współpracowały z arystokracją Tutsi, blokując jednocześnie Hutu drogę do społecznego awansu. Działalność kolonizatorów na terenie Ruandy-Urundi doprowadziła do śmierci 300 tysięcy osób, co stanowi 7,89% populacji tego państwa. Timor. Państwo, które istniało w latach 1515-1975. W tym okresie Portugalczycy dzielili wyspę Timor z holenderskimi Indiami Wschodnimi, tworząc tam swoje kolonie. Jest to część Azji, a w Azji trwała II wojna światowa głównie między Amerykanami i Japończykami. Biorąc pod uwagę, że m.in. działali tam Portugalczycy i Holendrzy, to oczywiście Timor został także wmieszany w II wojnę światową. Doprowadziło to do śmierci 40 tysięcy osób, co stanowi 8,33% całej populacji tego państwa. Łotwa, państwo w Europie Północnej, jeden z krajów nadbałtyckich, położone w przeważającej części w dorzeczu Dźwiny. W 1939 roku utworzono tam sowieckie bazy wojskowe, a od czerwca 1940 roku trwała sowiecka okupacja. 5 sierpnia 1940 roku Łotwa została formalnie włączona do Związku Radzieckiego. W związku z falami brutalnych sowieckich represji po czerwcu 1940 roku wkroczenie wojsk niemieckich spotkało się z pozytywnym przyjęciem ludności łotewskiej. W ramach okupacji niemieckiej Łotwa stała się okręgiem generalnym Łotwa Komisariatu Rzeszy Wschód. Na przełomie 1944 i 1945 roku większość obszaru kraju została zajęta ponownie przez Armię Czerwoną, co rzecz jasna nie spodobało się tamtejszym mieszkańcom. W okresie powojennym władze sowieckie przeprowadziły dość intensywne uprzemysłowienie kraju, co można powiedzieć częściowo wyszło im na dobre. Tak czy inaczej, w trakcie II wojny światowej, w trakcie działań Armii Czerwonej i Wehrmachtu, w Łotwie zginęło 250 tysięcy osób, co stanowi aż 12,5% populacji. Republika Litewska. Okres państwowości państwa litewskiego mający miejsce w latach 1918-1940. Początkiem odrodzenia państwowości było ogłoszenie niepodległości i przekształcenie Królestwa Litwy w Republikę 2 listopada 1918 roku, końcem zaś rozpoczęcie okupacji przez Armię Czerwoną i aneksja przez Związek Radziecki. Oczywiście Litwa, podobnie jak Polska, czyli jako państwo wschodnie, było bardzo narażone na działania wojenne, co doprowadziło do śmierci 370 tysięcy osób, co stanowiło 14,36%. Nauru. Wyspiarskie państwo położone w zachodniej części Oceanu Spokojnego w odległości około 42 km na południe od równika. Jest obecnie najmniejszą republiką na świecie zarówno pod względem wielkości, jak i liczby ludności. Wielkość wyłącznej strefy ekonomicznej wynosi 308 tysięcy km2. Podczas II wojny światowej Nauru było okupowane przez wojska japońskie, a co za tym idzie, działalność tam rozpoczęli również Amerykanie. I najlepsze są cyfry. Uważajcie, w 1939 roku w Nauru mieszkało 3400 osób, a zmarło w trakcie II wojny światowej 500 osób. Niby niewiele, ale jest to aż 14,7% całej populacji. Polska. Od 1939 roku, po agresji III Rzeszy i Związku Radzieckiego, państwo znalazło się w stanie okupacji wojennej. Posiadało jednak konstytucyjne organy władzy państwowej i siły zbrojne, działające równolegle w podziemiu i na uchodźstwie.
dzięki czemu de facto Rzeczpospolita istniała do 1945 roku. My nie straciliśmy niepodległości na czas II wojny światowej, my straciliśmy tylko terytorium, ale państwo cały czas istniało, bo mieliśmy władzę, mieliśmy ludność, mieliśmy swoje wojsko. W trakcie II wojny światowej terytorium państwowe II Rzeczypospolitej było okupowane przez Niemcy, Związek Radziecki, Słowację i Litwę. Warto zaznaczyć, że na terytorium Polski żyło wiele, wiele mniejszości narodowych. Byli to m.in. Ukraińcy, Żydzi, Białorusini, Niemcy. Oczywiście tutaj największa populacja, jeśli chodzi o mniejszości narodowe, to była populacja żydowska. Stąd tak wielka liczba ofiar w naszym państwie, ponieważ polscy Żydzi byli wyjątkowo prześladowani przez Niemców. Oczywiście Polacy im bardzo pomagali, za co do dziś wielu Żydów jest wdzięcznym Polsce. Otóż suma wszystkich ofiar z obywatelstwem polskim to 6 milionów osób, co stanowi 17,22% naszej populacji. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zaglądajcie na kanał Światowa Historia, na którym staram się również codziennie publikować nowe materiały. Trzymajcie się. Cześć.